Trudno uwierzyć, że już tylko 3 mecze przed nami w 65. edycji Totolotek Pucharu Polski. Jednak nie skupiamy się jeszcze na półfinałach, a patrzymy, co zdarzyło się w poprzedniej rundzie rozgrywek. Na skróty ćwierćfinałowych spotkań zaprasza Adam Delimat. Pierwszy ćwierćfinałowy mecz rozegrano w Zabrzu jeszcze w lutym, na 2 tygodnie przed 3 kolejnymi starciami. Górnik kontra Lechia Gdańsk. Lechia rzecz jasna w roli faworyta, biorąc pod uwagę sytuację w ligowej tabeli. No i zgodnie z oczekiwaniami to Lechia stwarzała sobie od początku groźniejsze okazje, czego efektem była ta bramka z 33 minuty. Michał Mak znakomicie uderzył lewą nogą, nie sięgnął piłki Martin Chudy. Naprawdę efektowne trafienie Maka otworzyło wynik tego meczu i taki wynik 0-1 utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron wreszcie trochę ataków Górnika, nieco ożywienia wniósł Łukasz Wolsztyński wprowadzony na boisko w 60 minucie, ale to trafienie Tomasza Makowskiego niejako zamknęło emocje w tym spotkaniu. 85. minuta, ostateczny cios zadany przez młodego Makowskiego. Piłka skozowała jeszcze przed rękawicami Chudego, zrobiło się 2-0, a Górnika stać było już tylko na trafienie honorowe. Już po doliczonym czasie gry Michał Koj sfaulowany w polu karnym. Igor Angulo ustawił piłkę na 11 metrze. Angulo z dużym spokojem pokonał bramkarza i osłodził niejako porażkę Górnikowi Zabrze. Zaraz po tym rzucie karnym sędzia musiał zakończył to spotkanie, a Lechia Gdańsk została pierwszym półfinalistą Totolotek Pucharu Polski. W Opolu starcie pierwszoligowej Odry z Jagiellonią Białystok. Odra przystępowała do tego meczu jako 11. drużyna zaplecza Ekstraklasy, no ale zaczęła bez kompleksów. Tutaj widzimy strzał Brusiły, po którym zatrudniony został Marian Kelemen. Pierwsze ostrzeżenie dla Jagiellonii, a na boisku wcale nie było widać różnicy klas rozgrywkowych. W 28 minucie Guilherme nieźle wykonał rzut wolny, do piłki wyskoczył Mitrowicz, no ale widzimy tutaj na powtórce, że końcami palców sięgnął piłki Artur Krysiak. Długo utrzymywał się stan 0-0, aż do 73 minuty, gdy znakomicie zachował się w polu karnym Patryk Klimala. Młody napastnik Jagiellonii Białystok znakomicie obrócił się z piłką, uderzył z powietrza, miał futbolówkę w zasadzie na rękach. Bramkarz Odry Opole Artur Krysiak, no ale Klimala zdobył w ten sposób swojego 2. gola w tej edycji Pucharu Polski. Odra miała w czasie doliczonym dogodną okazję do wyrównania. Serafin Szota po tym strzale Błanika i interwencji Kelemena powinien był skierować piłkę do bramki, no ale nie trafił, a dosłownie minutę później zrobiło się 0-2. Patryk Klimala tym razem w sytuacji sam na sam z bardzo dużym spokojem zdobył tym samym swojego 2. gola w tym spotkaniu, a 3. w tej edycji Pucharu Polski, bo wcześniej trafił również w meczu z Arką Gdynia. Biorąc pod uwagę wynik tego meczu, faworyt więc nie zawiódł. Jagiellonia Białystok zameldowała się w półfinale Totolotek Pucharu Polski i jest już tylko o krok od zagrania na PGE Narodowym. Teraz chyba najbardziej wyczekiwane starcie tej fazy rozgrywek. Raków Częstochowa podejmował Legię Warszawa, no i lider Fortuna pierwszej ligi, który wcześniej wyeliminował m.in. Lecha Poznań, w meczu z Legią bardzo szybko pokazał, że będzie starać się o powtórkę z rozrywki. Już w 4. minucie doskonałe podanie do Piotra Malinowskiego. Malinowski uderzył, a my zobaczymy za chwilkę na powtórce, że pechowo w tej sytuacji interweniował Majecki, bo po odbiciu od słupka piłka trafiła w ramię młodego bramkarza Legii. No i to jest bramka samobójcza Majeckiego. Trzeba powiedzieć o tym, że doskonale rozpoczął tę akcję podaniem z głębi pola Peter Schwarz, a to już 30. minuta. Zaczęło się od błędu Kasperkiewicza do spółki z Sapałą, a skończyło się na trafieniu Michała Kucharczyka. Widzimy, że nie zrozumieli się dwaj zawodnicy Rakowa Częstochowa. Kasper Hamalainen zagrał do Kucharczyka, a ten z zimną krwią pokonał Jakuba Szumskiego. Do przerwy 1-1, tutaj 55. minuta, interwencja Szumskiego po uderzeniu Medeirosza. Wydawało się, że będzie potrzebna dogrywka, no ale jeszcze jest minuta 87. Malinowski dośrodkowuje i po tym odbiciu od Agry, no właśnie w pierwszej chwili wskazanie na rzut rożny, ale zawodnicy Rakowa ruszyli do arbitra z pretensjami, bo domagali się podyktowania rzutu karnego po ewentualnej ręce Salwadora Agry. Sędzia Jarosław Przybył jednak utrzymał swoją pierwotną decyzję i o wszystkim miała rozstrzygnąć dogrywka, a to jej kluczowy moment. 112. minuta, doskonałe dośrodkowanie Daniela Bartla, jeszcze lepsze uderzenie głową Andrzeja Niewulisa, no i dzięki temu trafieniu Niewulis został bohaterem Rakowa. Ogromna radość przy Limanowskiego, bo Legii nie udało się już doprowadzić do rzutów karnych i tym samym obrońca tytułu został wyeliminowany z rozgrywek na etapie ćwierćfinału. Piękny sen Rakowa Częstochowa w Totolotek Pucharze Polski trwa nadal. Na koniec mecz w Niepołomicach. Pierwszoligowa Puszcza kontra Beniaminek Lotto Ekstraklasy Miedź Legnica.
Bardzo szybkie otwarcie w wyniku tego meczu. Już w drugiej minucie Petteri Forsell zdecydował się na takie dość optymistyczne uderzenie z rzutu wolnego, bo to było około 35 metrów od bramki gospodarzy, no ale po koźle Miłosz Mleczko skapitulował. Zobaczymy to jeszcze na powtórce. Niefortunnie odbiła się ta piłka, patrząc z perspektywy młodego bramkarza. Efektowne rozpoczęcie tego meczu przez Petteriego Forsella, który kilka dni wcześniej zdobył przecież równie efektowną bramkę w spotkaniu ligowym z Lechem Poznań. W Niepołomicach ten gol ustawił przebieg meczu, a gospodarze nie byli już w stanie odpowiedzieć. Było kilka nieśmiałych prób puszczy, ale za każdym razem górą Kani Bołocki. Tutaj widzieliśmy strzał Konrada Nowaka, a to jeszcze sama końcówka. Zagranie na lewą stronę, wysokość pola karnego i dośrodkowanie w poszukiwaniu wysokiego Stawarczyka, ale ukraiński bramkarz i tym razem poradził sobie bez większego problemu. Miedź Legnica z Niepołomic wywozi więc awans do półfinału Totolotek Pucharu Polski. Oto zestaw wyników ćwierćfinałów Totolotek Pucharu Polski. Obrońca tytułu Legia Warszawa odpada z Rakowem w Częstochowie. Lechia pokonuje Górnika w Zabrzu. Odra Opole nie sprostała Jagiellonii Białystok, natomiast Puszcza Niepołomice również nie sprostała zadaniu w meczu z Miedzią Legnica. W naszym magazynie nie mogło oczywiście zabraknąć analizy wybranego fragmentu gry z ostatnich spotkań Pucharu Polski. Wybraliśmy tym razem grę Patryka Klimali, który dla Jagiellonii Białystok w meczu z Odrą w Opolu strzelił 2 gole. Zanim jednak pomówimy o trafieniach młodzieżowego reprezentanta Polski, sprawdźmy, jak na swoje sytuacje zapracował. Klimala, grając w Jagiellonii jako jedyny napastnik, jak w tej sytuacji, musiał także piłkę utrzymać i rozegrać, by dopiero potem móc zaatakować. Dribbling jeszcze się nie udał, ale warto również docenić reakcję po stracie napastnika Jagiellonii. Patrzmy też na ruch bez piłki Patryka. Jak idzie za akcją, jak szuka miejsca, wyprzedza obrońców i sugeruje kolegom podanie. W tej sytuacji obrót z piłką oraz strzał w polu karnym przeciwnika jeszcze bez efektu. W całym meczu Klimala nie miał zbyt często piłki, ale pokazywał się do gry. Szukał momentu zaskoczenia obrońców, a następnie wymuszał faul i stały fragment pod polem karnym Odry, tak jak w tej zaprezentowanej sytuacji. I wreszcie akcja na 1-0. Widzimy już wcześniej, gdy Patryk mógł szybciej i bardziej zdecydowanie ruszyć między obrońców. Za to w drugiej fazie akcji, gdy wydawało się, że Odra uspokoiła sytuację, wybiła piłkę, ale ta wraca po dośrodkowaniu w polu karnym, znów Klimala wyprzedza obrońcę, tym razem świetny obrót z piłką i jeszcze lepsze wykończenie dające prowadzenie Jagiellonii. I gol na 2-0 w doliczonym czasie gry. Nie zmienia się chęć Klimali do zaatakowania przestrzeni za obrońcami. Jeszcze szybciej podejmuje decyzję o tym ruchu, szybciej to wykonuje. Dostaje podanie i dzięki temu wszystkiemu ma przewagę nad obrońcami. Spokojnie i ładnie wykańcza całą akcję. Spójrzmy na statystyki Patryka Klimali z tego spotkania. Wysoka skuteczność. Duża aktywność w pojedynkach, chęć gry 1 na 1, bo aż 8 dryblingów, no ale bez efektów, bo tylko 2 udane. Nie był to jednak występ bez wad, stąd zwracamy uwagę na niską dokładność zagrań i wysoką liczbę strat. Do występu Patryka Klimali odniósł się również po spotkaniu trener Ireneusz Mamrot, napominając również o sytuacji kadrowej w ataku jego drużyny. A skoro o ofensywie mowa, to najbardziej kreatywną drużyną 1/4 finału Totolotek Pucharu Polski był Górnik Zabrze, a więc zespół, który odpadł. Jednak patrząc na statystykę jakości szans, a więc goli oczekiwanych, to właśnie Górnik miał najwyższy współczynnik ze wszystkich 8 uczestników ćwierćfinałów. I jeszcze jedna ciekawostka. 47 lat minęło od ostatniego występu Rakowa Częstochowa w półfinale Pucharu Polski. Ostatni raz na tym etapie rozgrywek Raków zmierzył się z Legią Warszawa, w której składzie m.in. był Kazimierz Dejna. Z tej okazji wypada zaprosić na materiał filmowy ekipy Łączy Nas Piłka, który przedstawia jeden dzień z pracy dwóch obrońców Rakowa Częstochowa, Andrzeja Niewulisa oraz Tomasa Petraska. Jestem bardzo szczęśliwy, nawet nie wiem, czy to w ogóle wystarczy. Jestem na to szczęśliwy, masakra, no, jesteśmy mega. Zamykamy! Raków! No! Raków!
piątek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie półfinałów Pucharu Polski. Spójrzmy, co nas czeka na ostatnim etapie walki o miejsce na wielkim finale na Stadionie Narodowym. Lechia Gdańsk jest tą drużyną, która następna będzie musiała się zmierzyć z groźną drużyną Marka Papszuna w Częstochowie na tym nietypowym, małym, kameralnym obiekcie Rakowa. Natomiast Jagiellonia Białystok będzie miała przyjemność gościć Miedź Legnica, czyli starcie dwóch ekstraklasowców. A my już nie możemy się doczekać półfinałowych emocji Totolotek Pucharu Polski. Ostatnie dwa spotkania przed wielkim finałem na Stadionie Narodowym. Śledźcie te wydarzenia na kanałach Łączy Nas Piłka.